Dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie. Barbara Udakowska-Żółka, poradnia terapii mutyzmu mówię. Dzisiaj chciałabym Państwu powiedzieć kilka słów o tym, co robimy w naszej poradni, ze szczególnym zwróceniem uwagi na jedną propozycję, czyli na pracę terapeutyczną. Co robimy w poradni terapii mutyzmu mówię? W naszej poradni prowadzimy diagnozę dzieci dotkniętych mutyzmem wybiórczym. Cały proces nasz diagnostyczny jest opisany na naszej stronie. Nie będę więc dzisiaj się nad tym zatrzymywała. Prowadzimy terapię indywidualną dzieci i terapię grupową dzieci dotkniętych mutyzmem wybiórczym. Prowadzimy konsultacje. Co oznacza termin konsultacji? To znaczy, że każdy może do nas zadzwonić, każdy dorosły, i umówić się na konsultację dotyczącą problematyki związanej z mutyzmem wybiórczym. Prowadzimy szereg szkoleń. Nasza oferta szkoleniowa jest bardzo szeroka, albowiem pracujemy z rodzicami, z całymi rodzinami dzieci dotkniętych mutyzmem wybiórczym. Pracujemy ze specjalistami, psychologami, logopedami, pedagogami, terapeutami, terapeutami integracji sensorycznej, nauczycielami. Jeżeli rada pedagogiczna, przedszkola czy szkoły nas zaprosi, też prowadzimy takie szkolenia. Prowadzimy też turnusy terapeutyczne dla rodzin dzieci dotkniętych mutyzmem wybiórczym, prowadzimy weekendy terapeutyczne, prowadzimy też zajęcia psychoedukacyjne, właściwie osobiście je prowadzę, zajęcia psychoedukacyjne dla rodzin dzieci dotkniętych mutyzmem wybiórczym. Szeroko rozumiane wsparcie dla nauczycieli i innych specjalistów. Wcale nie jest prosto pracować w szkole, w przedszkolu z dzieckiem dotkniętym mutyzmem wybiórczym. My Państwu pomagamy odnaleźć się w tej sytuacji, kiedy macie Państwo w grupie dziecko z takim zaburzeniem. No i prowadzimy superwizje, zarówno indywidualne, jak i grupowe. Drodzy Państwo, ale wracając do meritum, wracając do głównego tematu, nad którym dzisiaj się przez chwilę chciałam skupić. Terapia indywidualna dziecka dotkniętego mutyzmem wybiórczym. Niejednokrotnie słyszę pytania od rodziców, najczęściej od rodziców, ale co będziecie Państwo robić w tym gabinecie? Na czym ta terapia polega? Jak Państwo wiecie, to jest bardzo złożony i długotrwały proces. Dlatego powiem dzisiaj tylko kilka takich podstawowych słów, jak też nie mogę przecież zdradzać tajemnic z naszych gabinetów terapeutycznych. Powiem Państwu, nad jakimi obszarami trudności dziecka dotkniętego mutyzmem wybiórczym można pracować w terapii indywidualnej. Drodzy Państwo, zanim umówimy się na terapię indywidualną, zanim zawrzemy z Państwem, rodzicami, kontrakt, przeprowadzamy kilka konsultacji. Jeżeli jesteście Państwo u nas w procesie diagnostycznym, to ten proces kończy się konsultacją i tam dostajecie Państwo zalecenia, czy proponujemy Państwu terapię indywidualną, grupową, bądź inną formę pomocy. I umawiamy się od strony struktury, kiedy będzie odbywała się ta terapia, ile będzie kosztowała i jaki proponujemy termin. Czy to jest pół roku, czy rok, różne są propozycje, różne są zalecenia. Jeżeli już umówimy się z Państwem na proces terapii indywidualnej, zawsze umawiamy się z rodzicami na konsultacje od czasu do czasu. Drodzy Państwo, my nie mówimy nad głową dziecka. Jeżeli kończy się spotkanie terapeutyczne, terapeuta przekazuje dziecko rodzicowi, możemy zamienić kilka bardzo ogólnych słów, natomiast nie dostajecie Państwo informacji zwrotnych właśnie w obecności dziecka. To jest podstawowa zasada etyczna. Państwo też pytacie się,
A co robicie Państwo na tej terapii, podczas tej terapii? My odpowiadamy, bawimy się z dzieckiem. Zabawa jest narzędziem naszej pracy terapeutycznej. Drodzy Państwo, bo dziecko, z małym dzieckiem nie pracujemy przecież na wglądzie. Jednym z pierwszych obszarów pracy terapeutycznej, kiedy się zgłaszacie do nas Państwo z dzieckiem dotkniętym mutyzmem wybiórczym, jest autonomia. Czyli bardzo staramy się, aby dziecko zostało sam na sam z terapeutą w gabinecie. Celowo używam słowa staramy się, ponieważ nie stosujemy takich działań, że jeżeli dziecko i rodzice nie są na to gotowi, to my żądamy, aby dziecko zostało z terapeutą samo w gabinecie, bo takie działania nie mają sensu. Ale bardzo pracujemy nad autonomią. Państwo pamiętacie z obszarów trudności dziecka dotkniętego mutyzmem wybiórczym, jak to jest ważne, jak wiele z tych dzieci ma jeszcze kłopoty z separacją. I właśnie bardzo pomocne jest uzyskanie tego, aby dziecko zostało sam na sam z terapeutą w gabinecie przez 50 minut, bo tyle trwa nasza sesja terapeutyczna. Ale nie stanie się to, jeżeli dziecko nie poczuje się bezpiecznie, prawda? Więc najpierw pracujemy na poczucie bezpieczeństwa i dziecka. Pracujemy na to, mówię, pracujemy od strony terapeutów, aby dziecko poczuło się bezpiecznie. I niekiedy pracujemy na to miesiąc, dwa, a niekiedy pół roku, a niekiedy nawet dłużej. Drodzy Państwo, my bardzo oczywiście chcemy, aby dzieci do nas mówiły, do nas terapeutów, ale to nie jest najważniejsze. Niejednokrotnie dziecko bardzo długo nie mówi do terapeuty, a jego rozwój w zachowaniu obserwujecie Państwo i specjaliści na zewnątrz. I to jest cel terapii. Jak powiadam, chcemy, aby dziecko do nas mówiło. Oczywiście terapia jest łatwiejsza, terapeuta też przeżywa mniej frustracji. Natomiast to naprawdę nie jest najważniejsze, bo Państwo pamiętacie, jak wiele trudności mają dzieci dotknięte mutyzmem wybiórczym. Niejednokrotnie uzyskaniem mowy w środowisku zajmujemy się dużo, dużo później. Terapia mutyzmu wybiórczego to jest terapia autonomii i poczucia własnej wartości dziecka, siły dziecka i tymi problemami zajmujemy się właśnie w gabinetach, w naszych gabinetach terapeutycznych. Ale też bardzo pomagamy tym dzieciom, aby czuły się kompetentne, aby czuły się sprawcze. Robimy to właśnie poprzez stosowanie odpowiednich zabaw, poprzez najpierw uzyskanie dobrego kontaktu z dzieckiem. Dziecko w zabawie pokazuje bardzo, bardzo wiele. My korzystamy z tej wiedzy, proponując różnego rodzaju działania w gabinecie. Więc sprawczość, kompetencja jest bardzo, bardzo ważna. Komunikując się z dziećmi, uzyskujemy też taką wiedzę w ogóle o dziecku, o jego trudnościach, ale też o jego mocnych stronach. O tych mocnych stronach informujemy też rodziców, jeżeli dziecko się na to zgodza. Informujemy również o tym, czy dziecko i z kim chciałoby się kontaktować, z grupy przedszkolnej czy szkolnej. Ja bardzo często pytam dzieci, czy chciałbyś zaprosić koleżankę z przedszkola do domu, jak jeszcze dziecko do mnie nie mówi. Korzystam z komunikacji pozawerbalnej. Pytam, a czy mogę o tym powiedzieć rodzicom? Bardzo rzadko, naprawdę bardzo rzadko zdarza się, że dziecko zakomunikuje, że nie chciałoby. Dobrze, więc mam już tyle informacji, a potem zadaję pytanie,
o imię dziecka. Nie jest prosto z niemówiącym dzieckiem, od niemówiącego dziecka dowiedzieć się, czy chciałoby zaprosić Zosię, Krysię czy Wojtka, ale to się udaje. I potem dziecko się zgadza, informujemy rodziców. To jest terapia w gabinecie, ale która wykracza poza ten gabinet, bo Państwo pamiętacie, że aby terapia autyzmu wybiórczego była skuteczna, musi być współpraca terapeuty, który opiekuje się dzieckiem, całego ośrodka, w którym pracuje ten terapeuta, rodziców i specjalistów, pod którego opieką jest dziecko. Inaczej się nie uda. Nad czym jeszcze pracujemy? Pracujemy również nad otwartością dziecka na nowe doświadczenia. Państwo pamiętacie, że mamy do czynienia z dziećmi, które no, mają pewnego rodzaju sztywności. Trudno im właśnie brać udział w różnego rodzaju sytuacjach, które są dla nich nowe, niewiadome. Czy to jest basen, czy zabawa z rówieśnikami, czy wizyta u cioci. Więc tym się zajmujemy. Zajmujemy się jeszcze tym, aby dziecko czuło się mniej samotne. Przeważnie nasze dzieci mają kłopot, czują się samotne, a marzą o tym, aby mieć kontakty z rówieśnikami. Pomagamy im w tym, proponując na przykład, to nie jest temat dzisiejszego filmiku, pewnie następnego, ale proponując na przykład udział w naszej, w zajęciach naszej grupy terapeutycznej. Drodzy Państwo, siła dziecka, poczucie własnej wartości. Pracujemy nad tym, aby właśnie odkrywać mocne strony dziecka. Każde dziecko, każdy człowiek ma wiele mocnych stron. Terapia pomaga, abyśmy te mocne strony odkrywali i razem z rodzicami, czy z innym środowiskiem dziecka wzmacniali je. Bo jeżeli dziecko będzie silne, jeżeli będzie coraz bardziej autonomiczne, będzie powoli mówiło. Będzie poszerzało krąg osób, do których mówi. Musimy mu w tym pomóc. To jest rola dorosłych. Właśnie, pracujemy też w terapii indywidualnej nad poszerzeniem kręgu osób, do których dziecko mówi. Pytamy, Wojtku, kogo byś chciał zaprosić do domu? Czy chciałbyś kogoś zaprosić? I Wojtek zgadza się na zaproszenie Krzysia czy Dominika. I my znowu tą sytuacją się zajmujemy. I oczywiście terapeuta nie zaprosi dziecku kolegi do domu, ale jeżeli mamy współpracę z rodzicami, to się udaje zrobić. To jest terapia autyzmu wybiórczego. Drodzy Państwo, dzieci dotknięte autyzmem wybiórczym mają wiele innych objawów lękowych. Pokazują to badania, jest to zbadane, jak również wiele naszych doświadczeń o tym mówi. Więc my w terapii autyzmu wybiórczego, w terapii indywidualnej, w terapii w gabinecie zajmujemy się tym, dowiadujemy się tym, czego dziecko się boi. Dziecko nam to pokazuje i staramy się mu pomóc obniżyć poziom lęku. Staramy się właśnie bazując na relacji terapeutycznej, bo to jest podstawa terapii, ale też uruchamiamy takie procesy. I znowu współpracując z rodzicami, pracujemy nad tym, aby dziecko mogło doświadczać trudnych sytuacji właśnie w środowisku przy wsparciu. Mamy takie dzieci w terapii, które boją się na przykład jeździć tramwajem czy autobusem. Więc zachęcamy rodziców, aby nawet jeżeli łatwiej im przyjechać samochodem, zachęcamy, aby tę odległość do poradni pokonywać na przykład tym środkiem lokomocji, którym dziecko się boi jeździć. I znowu to wszystko, co wypracujemy w gabinecie terapeutycznym, staramy się powoli, powoli
przenosić w środowisko. Terapia autyzmu wybiórczego to jest terapia autonomii i poczucia własnej wartości dziecka. Drodzy Państwo, abyśmy my terapeuci mieli sukcesy, powinniśmy pracować na zaufanie i dziecka, i rodziców. Inaczej nie będzie terapii. Abyśmy mogli to zaufanie uzyskać, musimy być etyczni, przejrzyści, uczciwi. Musimy być kompetentni. Wielokrotnie na szkoleniach prowadzonych dla specjalistów pada takie pytanie: Pani Basiu, co jest najbardziej potrzebne, aby pracować z dzieckiem z autyzmem wybiórczym? Drodzy Państwo, ja powiadam, etyka. Etyka jest bardzo ważna. Etyka terapeuty, a w szczególności dziecięcego. Myślę, że poświęcę tej problematyce jeden z kolejnych filmików. Etyka, pokora. Drodzy Państwo, terapia autyzmu wybiórczego to jest długotrwały proces. Jeżeli macie Państwo taką konstrukcję albo takie potrzeby, że poszukujecie bardzo szybko namacalnych, konkretnych efektów, to nie jest dla Was terapia. Pokora, cierpliwość, empatia i etyka. To są podstawowe kompetencje, które są potrzebne w terapii autyzmu wybiórczego. Zapomniałam jeszcze dodać wiedza dotycząca tego zaburzenia. Dziękuję Państwu bardzo.